W wywiadzie z Beatą Nowicką w Wiwie Papierowej powiedziałaś, że Weroniki są dwie, że jest ta prywatna i ta medialna. I mnie ciekawi, czy to jest dlatego, że my jako odbiorcy nie potrafimy dotrzeć do tej prawdziwej Weroniki, nie umiemy czytać może między twoimi słowami, czy ty po prostu nie chcesz nam albo specjalnie nie pokazujesz? To polega na tym, że ja wbrew pozorom, i właśnie mówię, że wbrew pozorom, to jest dla mnie bardzo bolesne, bardzo chronię swoją prywatność. Jeżeli spojrzysz na mój Instagram, to to, że nawet jest moje dziecko, które w ogóle nie ujawnia mojego wizerunku, to tam nie ma tak naprawdę poza, nie wiem, twarzą czy czymś neutralnym, nie ma żadnego prywatnego życia w ogóle. I robię to świadomie i właściwie od zawsze tak naprawdę ja nie opowiadałam w mediach, poza jak byłam bardzo, bardzo młoda i właśnie potem nigdy tego nie zrobiłam, o związkach ani o różnych prywatnych rzeczach. I to jest nieprawdopodobne, po prostu ja nie mogę w to uwierzyć, jak bardzo obrosła różnymi legendarnymi, niestety niefajnymi i nieprawdziwymi historiami w ogóle moja osoba w mediach. Nie, naprawdę nie mogę w to uwierzyć, myślę sobie, nikt w życiu, znaczy nikt w Polsce nie ma chyba aż tak jakiejś takiej kartoteki dopisanej, która nie ma nic wspólnego z prawdą. To jest bardzo niefajne, bo ja jestem aktorką, ja nie chcę być celebrytką, nie chcę być, nie wiem, bohaterką rubryk towarzyskiej. Jestem aktorką i skupiam się na tym, teraz się skupiam na swojej córce i zauważyłam, że nawet jak żyję sobie w Stanach i jestem skupiona na córce i na swoich sprawach zawodowych, to i tak moja osoba żyje swoim życiem w mediach bardzo często. I nie wiem skąd to się bierze, to się trochę zmienia już teraz, bo się zmienia po prostu i to jest fajne. Myślę, że bardzo duża świadomość w ogóle jakby właśnie ta walka z hejtem i w ogóle światowa walka o prawa kobiet, bo jednak ja byłam zawsze atakowana jako kobieta, prawda? Jako, no po prostu jako kobieta, nawet nie jako człowiek, czy jako aktorka, tylko jako kobieta i to było takie obrzydliwe. Ja też mieszkam w Ameryce od wielu lat, tu jest po prostu zupełnie inna mentalność i podejście społeczeństwa. W ogóle do kobiet, do aktorek, do gwiazd, do osób publicznych, do mam, do samodzielnych mam. To jest zupełnie co innego. To jest wszystko o wiele większy szacunek do takich osób, o wiele większa otwartość, tolerancja. Czy gdybyś zamieszkała w Polsce, to Eli widziałaby cię smutniejszą, w gorszej kondycji? Wiesz, to tak nie nazwałabym tego, dlatego że ja bywam w Polsce i pracuję w Polsce. Jak trzeba, ale żyjemy tutaj. Myślę, że bardziej byłaby ona nieszczęśliwa, bo byłaby wyjęta ze swojego naturalnego środowiska, bo tu dorasta.